Siema, Typyza na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej, więc zapraszam wszystkich swoich miłośników wędkarskich wypraw na najnowszy film oto z tego miejsca, czyli Zalew Kielecki na Szydówku, inaczej Kielcok. 4 lutego 2022, dokładnie piątek. I w ten piątkowy dzionek nakręcę dla Was jakiś materiał oto z Kielcoka. I ostatnie dni wykorzystamy lód, który jeszcze znajduje się na tym zbiorniku. Więc nie przeciągając już dłużej, zaczynamy najnowszy film w moim wykonaniu. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać przy moich filmach. I jedziemy z tym kosem, bo już późno! Więc drodzy Państwo, szybkie zejście. Jesteśmy na lodzie, sprawdzimy tylko grubość lodu. Jest ponad 10 cm, no ale wiecie, wszystko odtaja, bo jest plusowa temperatura. Zwróćcie uwagę, godzina 7:39 i na dodatek zobaczcie na zdjęciach, jest plusowa blisko zera, plusowa temperatura, więc nie ma co przeginać. Tu dwie dziury, bo ktoś tu wędkował z pomostu, zobaczcie naokoło. Nie zamarzło przez noc, ręką można rozbić, więc pod spodem, pod tą cienką warstwą jest grubszy trochę lód, ale dalej nie jedziemy chodzić, przeginać, więc tutaj wywiercę kilka otworów do dzisiejszego wędkowania. Więc weźmiemy świder, tu była jakaś. Tak mówię, kilka dziur na wierce, niedaleko pomostu i zobaczymy co i jak. Okej. Jedno może bliżej. Dobrze. To jeszcze może gdzieś, może trochę głębiej. Okej, i to wszystko z mojej strony, jak na razie rozdrabiamy zanętę, zanęcimy za pomocą zanętnika te dziury i wędkujemy. I wiecie, jest pięknie, pięknie, jeszcze raz pięknie, po prostu wszyscy razem, bajecznie Pyzuś, bajecznie. Mamy taką głębokość, czyli drodzy Państwo, jadąc po znacznikach to mamy 1,2 m i tu będzie tak, znacznik 2,90 m. Fanów swoich pozdrawiam, Pyza się ktoś dar Pyza, więc pozdrawiam swoich fanów. Drodzy Państwo, jedziemy, jedziemy. 2,93 m.
do 3 metrów. Sprawdzimy jeszcze tutaj. Tu jest trochę płycej. Mamy tyle. Ale i tak mamy 1,5 metra. Muszę posprawdzać wszystkie dziury, żeby mniej więcej wiedzieć, na jakiej głębokości się znajduje. Tu jest też tyle. Czyli 2,30 metra. Tamta jest najpłytsza. 2,60 i 2,90, 2 do 3. Ok, rozrobimy mieszankę, którą przygotuję, zanęcę za pomocą zanętnika i bierzemy się za wędkowanie. Mamy spożywkę, do spożywki dodamy glinę z ziemią torfową wymieszaną i wyjdzie nam taka trochę ciemniejsza mieszanka. Do tego dodamy krwi, suchej krwi. Będzie nam fajnie kolor czerwony smużyła krew. Oraz dodamy konopi, zielonych konopi. I co tu mamy? Tu mamy ziemię, to nie. Dobrze, i to zanęcimy teraz otwory. Weźmiemy tylko, mam jedną podlodówkę, dzisiaj wziąłem, spróbujemy połowić na spławiczek. Okay. Damy tą najpłytszą też.
Dobrze, ok. Mamy 3 zanęcone dziury. I to powinno nam na razie wystarczyć. Czyli odkładamy zanętę. Wypukamy ręce. Dobrze. I wchodzimy za chwilę na lód i spróbujemy coś złowić. Mam wędkę podlodową, drodzy Państwo, więc rozłożymy ją. Założymy jednego białego robaka, czyli pinkę, i postawimy to w tym miejscu. Wyznaczę tylko grunt i zobaczymy, czy będzie jakieś wskazanie. Ustawimy hamulec. Ok. Już jest dno, więc na przypon. I tak mniej więcej to będzie wyglądało. Tak mniej więcej to będzie wyglądało. Założymy jedną pinkę. Oczywiście widzicie z tamtego roku pineczkę jedną. Jeszcze coś się tam rusza. A resztę zanęcimy później. I tak to mniej więcej będzie wyglądało. Czyli 22 haczyk. Jedna pinka. I jedziemy. Okay. No i tak to mniej więcej, drodzy Państwo, wygląda. Zestaw zarzucony, a ja rozkładam wędkę na mormyszkę, zakładam larwę ochotki i próbujemy złowić jakiś białoryb lub garbuska. I jedziemy. I mamy pierwszą płoteczkę. Mała, ale cieszy. Oby więcej. I wracaj. No i przepuszczamy dalej.
jazgarz. To już nie jest za bardzo fajnie, no ale każda rybka złowiona dzisiaj, 4 lutego, przy tych dodatnich temperaturach cieszy. No, nie o takie ryby mi chodzi, ale no cóż zrobić. Sprawdzam te przeręby, ale sprawdzam. Nie no, ta dziura jest niefartowa. Drugi, jeszcze jeden i zmieniam otwór. Pomęciłem tą najbardziej wysuniętą dziurę przerębel, a teraz wezmę spławikówkę, postawię tutaj przy pomoście, tak aby zaobserwować, czy jest jakieś branie, czy nie. Z góry dam trochę nęty. I w tym drugim przeręblu będę przepuszczał ochotkę. Damy tu jeszcze jeden otwór. Mamy dwa jeszcze nowe otwory. Jeszcze jedną. I taki garbusek. Baja. Weźmiemy tu jeszcze jedną. Dziurę. Okej. Niech będzie tańczową za płotką. No i zobaczymy, czy jakaś płotka skusi się. Przeręble nęcone. Jeszcze. Okej, jeszcze. Dobrze. Jedziemy.
pusta, ale wskazanie było. Jakiś gościu idzie, wziął świder, poszedł. Tylko nie wiem, co on będzie robił. Jak myślisz, co będzie robił? Wiercił. Wiercił. Morsował. Ale nie wiem, może będzie morsował, ale to jego sprawa. Zobaczymy. No to zobaczcie, drodzy widzowie, tam jest jakiś klient. Poszedł. Dobra. I tam będzie... Tam będzie ryba. Łowić. Tam będziemy łowić, tak. O, pięknie to zrobił. No, dobry lud jest chyba, nie? I ile masz grubość? 12 cm. No to jest bezpieczny. No to nie wiem. No odjąć tę warstwę z góry, to te 10 cm dobrze jest. Dobry. No bang. Bang, dobry jest. Dycha, dobra. To mam w końcu te dwie dziury, co mi tam na środku prawie wywierciłeś. Zostaw, a ja mniej więcej, wiesz, zaraz tam przejdę. Kogo? Pozdrawiamy Cinka z Mudaru. I tak? I Pyzę. A gdzie Pyza jest? Na swojskich wodach, a nie w lesie. Okej. Okay. No to pozdrawiamy Cinka ze sklepu Mudar oraz Pyzę, czyli mnie, na swojskich wodach, nie w lesie. Więc idziemy tam, gdzie kolega Paczanga zanęcił. Czyli widzicie, tutaj są takie czarne plamy, dziury, więc tutaj nie idziemy stawać, musimy patrzeć, gdzie idziemy. Czyli najlepiej po śladach kolegi, który wywiercił mi dwa przeręble. Bliżej środka, bardziej na głębszą wodę i zobaczymy tutaj, jak to będzie wyglądało. Zanętnik i te dwie dziury. Podsypiemy i te dwie dziury podsypiemy. Tu mamy znacznik 1, 2 i tu będzie 3 i stamtąd z 15, z tego z 20, 3,5 metra. Dobrze, mówię, raz, jeden znacznik, to jest metr, dwa, trzy, 3,5 metra. To będzie za płotkami. Jeden. I tu drugi. Spróbujemy w tych dziurach, w których kolega Paczanga powiercił.
będzie głębiej. Prawie jestem na środku. Koledzy dwaj przyszli, wędkują ze mną, ale z pomostu boją się wejść na lód. Pomimo tego, że jest gruby, ponad 10 cm. No ja zobaczę. Co tu jest grane. Łyżki zapomniałem wziąć, już nie będę się wracał na razie. Tak jak mówię, tak to mniej więcej wygląda na Kielcoku. Państwo w tych dwóch dziurach po środku, po zanęceniu nic, nawet wskazania, więc idziemy tam bliżej pomostu. Spróbujemy złowić jakiegoś okonka. Zmienimy oczywiście wędkę. Typowo pod okonia. Tak to mniej więcej będzie wyglądało, więc zobaczcie. Kielcok, Kielcok, nie inaczej. Zalew Kielecki, którym, jeszcze raz powiem, opiekuje się moje koło. Iskra, Kielce i woda No Kill na szydówku. Czyli Kielcok po raz drugi spod lodu. Jak widzicie to na moim filmie. I taki malutki. Ale... I wędkujemy dalej. Co, zostałem sam teraz. Sam na zbiorniku. Powiem tylko tyle, że dwie kontrole już były. Bo takie słuchy przyszły, że ktoś w tamtym tygodniu, czy na początku tygodnia prawdopodobnie z tego podmostu wędkował i beretował ryby, czyli zabierał ryby i dlatego tak częste kontrole na tygodniu. Dzisiaj dwie kontrole miałem. No i tak poszło, że ktoś beretuje ryby i chcieli go sprawdzić, tego kolegę czy coś. No ale widocznie na mnie, na innych kolegów padło i dlatego dzisiaj w jednym dniu dwie kontrole na Kielcoku, czyli woda No Kill. Z taką biała, to była taka lekko żółtawa. No i zobaczymy, spróbujemy dupnąć jakoś płotkę, nic się nie dzieje, nic nie bierze. Sam zostałem na lodzie, no ale wykorzystujemy ten ostatni lód, jak to się mówi, wędkując. No jest w pytkę, nie inaczej. Mamy takiego garbusia, więc cieszy. Tak to mniej więcej wygląda. Biała kulka. I spuścił się taki nieduży okonek. Ale cieszy, cieszy. Baja. I przepuszczamy dalej. Kolejny taki nieduży. No ale cieszy, cieszy. Baja. I gramy dalej w tym przeręblu.
skubał. Idzie skubał. Więc założę świeżą ochotkę, dołożę i dalej próbujemy na taką przeblakłą, trochę żółtawo, pomarańczową główkę. Założę teraz dwie pinki, spławik przelotowy i tak to mniej więcej, drodzy Państwo, wygląda. To dokręcę. No i spuścimy dwie. Okej. Niech sobie stoi. A ja wtem będę przypuszczał sobie chwilę jeszcze. I tak to mniej więcej wygląda, że drodzy Państwo, pójdziemy na głębszą trochę wodę i zobaczymy tam co i jak. Te dwie dziury, które kolega nawiercił, nie przyniosły żadnej ryby, żadnego brania, więc idziemy bliżej po mostu i niedługo idziemy kończyć. Na tą chwilę jest godzina 14:12, to myślę, że do 17:00 jeszcze ze 3 godzinki, czyli do 17:00 jeszcze posiedzimy. No i zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. Więc zostańcie ze mną i zobaczycie, co i jak pod koniec dzisiejszego wypadu na Kielcoku. Jest garbusek na czerwoną główkę. Oczywiście niewymiarowy, bo w województwie u nas, w Okręgu Świętokrzyskim, okoń ma 20 cm. Na tym ma 16-17, więc niewymiarowy, ale tak mniej więcej wziął, więc cieszy. Rybkę wypuszczamy. No i gramy dalej mormychą w tym przeręblu. Jest na czerwoną kolejny, więc wypuścimy go tutaj, baja, a my obskoczymy te dziury, które powiercone są i gramy dalej w dniu dzisiejszym. Świętokrzyski sandacz, czyli mały jazgarz. No ten już jest trochę większy, ciut większy, czyli świętokrzyski jazgarz. Albo tak się mówi dla śmiechu, świętokrzyski sandacz. Mamy okonia prawdopodobnie. To już taki ładny, wymiarowy. Zobaczcie, jaki ładny garbusek. Dobrze, odczepiamy. I tak to mniej więcej wygląda. Taki ładny. Wypuścimy go ciutkę dalej. Płyn rośnie. Okej. A my gramy dalej jeszcze przez jakiś czas i miejmy nadzieję, że coś dupniemy. No, tym razem maluszek. Ale puszczamy dalej, puszczamy dalej. Widzicie, kolejny miłośnik
Zobaczcie, to po prostu nie pozwala, nie dopuszcza tych większych ryb do ataku i pełno przy pomocy tego świętokrzyskiego sandacza, czyli małego jazgarza. Ale machamy dalej i zobaczymy, co jeszcze i jak. Taki miłośnik. Więc baja. Już sparikówkę ściągnąłem. I tak, jedną porwałem. Raczej poplątało mi się i tyle dzisiaj wędek wykorzystałem. Czyli jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta. Dziewięcioma dzisiaj wędkowałem. Dwie gruszki zostawiłem w domu pod kowrotek. I dziesiąta mi się poplątała, więc bez wiązania. I widzicie, tyle wykorzystanych wędek, ale rybki słabo, ciśnienie spadające. No ale jeszcze założymy bałwanka z powrotem i spróbujemy jeszcze trafić. Może jeszcze jakiś okoń się trafi. Ochotkę już przesypałem, czyli resztka. I tak to mniej więcej wygląda. Więc rozkładam z powrotem. Wędkę i do końca już dzisiejszej imprezy będę łowił na duo, czyli bałwanek i w końcu nieduża płotka pod koniec dnia, no ale cieszy. Machamy, a to w jednym, a to w drugim przeręblu, wykorzystując jeszcze dzień wolny od pracy na łowieniu spod lodu. Więc, drodzy Państwo, czas kończyć ten dzisiaj nierówny pojedynek. Leciał tak, jak pokazałem na filmie, spadek ciśnienia zrobił swoje i skubało to, co pokazałem. Więc godzina za 25. Czas kończyć, więc jedziemy i tak to mniej więcej leciało, jak pokazałem. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. I do następnego filmu, może już z nad rzeki Czarnej Nidy. Oby, jak woda zejdzie, to czemu nie. I tak to leciało na tym moim filmie, czyli ostatni lód. Prawdopodobnie, bo idzie ocieplenie, chyba że w marcu jeszcze, pod koniec lutego albo w marcu jeszcze będzie lód, ale tak jak mówię, film będzie pod tytułem Ostatni lód 2022 i tego będę się trzymał, więc tak to leciało.